Jesteśmy w sadzie jabłoniowym w Brodnicy. Dla wielu sadowników miniony sezon był trudny pod kątem ochrony. W wielu sadach występował parch. W serwisie Frusto otrzymywaliśmy również liczne zapytania odnośnie walki ze szkodnikami. Nazywam się Anita Górna i dziś odpowiem na pytanie, jak zagwarantować sobie skuteczną ochronę w sadzie. Let's go! Za skuteczność zabiegów odpowiada wiele czynników i wszystkie są równie ważne. Na przykład temperatura i wilgotność powietrza, wiatr czy nasłonecznienie. Na pogodę nie mamy wpływu, ale na dobór odpowiedniego środka do warunków panujących w sadzie już tak. Wykorzystując wiedzę na temat środków ochrony, czyli kiedy najlepiej działają, w jakich temperaturach i jak długo, możemy podjąć odpowiednie decyzje. Dziś szczególną uwagę chcę zwrócić na jeden ważny aspekt, mianowicie przygotowanie cieczy roboczej, a dokładnie pH wody wykorzystywanej do oprysku. W ramach serwisu Frusto jesteśmy w kontakcie z sadownikami z całej Polski. Okazuje się, że nie wszyscy badają wodę wykorzystywaną do oprysków. Z kolei ci, którzy ją badają, wskazują na pH w granicach 7-8, czyli zbyt wysokie dla wielu substancji aktywnych, gdyż zostało potwierdzone, że dla wielu środków ochrony to pH powinno być dużo niższe. Jakie więc wymagania względem pH wody mają poszczególne środki ochrony roślin stosowane w sadownictwie? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im wyższe pH i twardość wody, tym niższa skuteczność zabiegu. Przyjmuje się, że optymalny zakres pH dla fungicydów i herbicydów to od 5,5 do 6,5, a dla insektycydów od 4,5 do 6. Spośród środków stosowanych w sadownictwie, przykładem substancji bardzo wrażliwej na zasadowy odczyn wody jest kaptan. Optymalne pH dla tej substancji to 5. Wtedy okres półtrwania wynosi 32 godziny. Przy pH na poziomie 7 działa do 8 godzin, natomiast w wodzie o pH 8 połowiczny rozkład substancji aktywnej następuje już po 10 minutach. Jest to bardzo krótki czas i wielu z Was w tym czasie zapewne nie zdąży dojechać do sadu. Kolejnym przykładem są środki owadobójcze, np. lambda cykalotryna, deltametryna czy acetamipryt. Te substancje najlepiej działają w pH od 4 do 6. Sadownicy często podważają skuteczność tych środków, jednak uważam, że w przypadku niższej skuteczności w pierwszej kolejności powinniśmy zadać sobie pytanie, czy oprysk był dobrze przygotowany. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden ważny aspekt, mianowicie mieszaniny. Ze względów ekonomicznych staramy się mieszać wiele oprysków. Apeluję jednak o rozsądek, gdyż wielu oprysków nie powinno się łączyć. Przykładowo, nawozy zawierające bor podwyższają pH cieczy roboczej, więc nie powinniśmy ich łączyć ze środkami wymagającego niższego pH wody. Mieszanina co prawda nie wybuchnie, ale działanie środka będzie osłabione. W wielu sadach zakwaszenie wody dla odpowiednich oprysków jest już standardem, ale zdarzają się jeszcze sytuacje, gdzie tej praktyki się nie stosuje. W ofercie Frusto znajdują się również kondycjonery i z pewnością każdy wybierze coś dla siebie. Także zapraszamy do kontaktu, a jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Let's go!